Płynnie my się przejdziemy do kolejnej części, czyli organizacji pracy. Przede wszystkim, zanim zacznę tę prezentację, chciałem powiedzieć, że to nie jest tylko moje widzimisię. Są to rzeczy, które pochodzą z pomysłów z różnego rodzaju chapterów. I tak, na sam początek... Tylko sobie. Nieważne. Na sam początek. Trzeba porozmawiać troszeczkę o stronie, naszej stronie, a dokładniej skupić się na czymś, co się nazywa strona startowa. Jeżeli sobie na nią popatrzymy, prawda? Jeżeli w ogóle zastanowimy się nad tym, czym jest strona startowa, to musimy sobie zadać pewne ważne pytanie. Dla kogo ona jest, jakie jest jej zadanie i czy to zadanie spełnia? Czy strona startowa to jest coś dla nas, starych wyjadaczy, żeby nam ułatwić życie i żeby dla nas było fajnie i kolorowo? Nie. Z mojej perspektywy jest to coś, co ma pomagać nowym zwolennikom, nowym aktywistom i w ogóle nowym osobom odnaleźć się w tym wszystkim, odnaleźć się w tych strukturach i wkręcić się jak najlepiej. Dlatego proponuję mocne przeorganizowanie tego, co obecnie nazywamy stroną startową, żeby na początku, jak ktoś wpisze tzpolska.org, wszedł na taki czteroetapowy element przystosowawczy. Pierwszy będzie widoczny od razu i będzie związany z... Jest to coś, co powinno być łatwe, proste i szybko przyswajalne. Czyli ja bym postawił na... Tu jest taki przykładowy tekst, prawda? Czego nikt nie mówi. Wiadomo, że w dzisiejszym czasie jak coś nie miga i nie jest, prawda, określone ładną muzyczką, to nie przyciąga. Dlatego na samym początku kilka filmików, które będą wyjaśniały, czym jest Zeitgeist, co robi, plus na przykład wszystkie trzy filmy Zeitgeist dostępne tutaj od razu jednym kliknięciem, żeby tego nie trzeba było szukać, prawda? I jak taka sobie osoba nowa wejdzie, to będzie miała coś takiego. Dla nas, prawda, tych tak zwanych starych wyjadaczy będzie bardzo widoczny. Gdzie to jest? Co jest? Będzie bardzo widoczny punkt. No, co jest? Przepraszam. Czy to padła bateria, czy co? Zróbmy jeszcze raz. Dla nas, starych wyjadaczy, będzie ten taki bardzo widoczny punkt pomiędzy stronę, prawda? Każdy wie, gdzie to jest, nie musi szukać. Następnym etapem, i tutaj przeskoczymy jeden, ponieważ doszedłem do wniosku, że zmienimy to, to jest numer 2, nie numer 3. A od razu mamy możliwość wyboru grupy zbiorczej, do której możemy należeć. Przede wszystkim, prawda, grupy lokalne, czyli z jakiego województwa jest, żeby coś takiego jak grupa powitalna miała możliwość na przykład lepiej skontaktować się z daną osobą i lepiej, sprawniej pomóc jej się w to wszystko wkręcić. Plus te na przykład grupy zbiorcze typu, nie wiem, muzyk, technik, majsterkowy, coś tam, prawda? Po tej grupie, po tym etapie, jak ktoś sobie kliknie i się doda na przykład do swojego województwa, będzie, nie wiesz co mógłbyś zrobić, kliknij tutaj. Kliknie sobie w coś takiego i mamy znowu w formie graficznej, bardzo prostej, opisane te grupy zadaniowe, do których może się taka osoba włączyć, żeby od razu jak ktoś wejdzie i ma ten zapał, prawda, kurde, obejrzałem ten Zeitgeist, prawda, nie spałem całą noc, w końcu udało mi się wejść na internet, coś bym chciał robić, ma od razu kilka pomysłów, bo ludzie wchodzą, popatrzą, oni nic nie robią, prawda, to w sumie ten, to ja się nie będę jakoś tam angażował. A tutaj od razu wiadomo, ci robią to i to. Bardzo łatwo można zobaczyć, kto jest koordynatorem, kto do tego należy, jakie są zadania. Dzięki temu łatwiej będzie się może troszeczkę w to wkręcić. No i na sam koniec coś dla bardziej ambitnych, czyli na przykład podręcznik aktywisty, który trzeba zresztą poprawić, oraz różnego rodzaju inne krótkie, dłuższe artykuły tłumaczące, czym jest ruch Zeitgeist, czym jest RBE, czym są inne tam elementy.
Tak, żeby ktoś, kto jest naprawdę jakoś tam zmotywowany, mógł sobie jeszcze dodatkowo posiedzieć i poczytać, prawda? I dopiero jak już mamy takie cztery elementy, możemy powiedzieć, że mamy dobrą stronę startową. Następna kwestia, która wymaga mocnej reorganizacji w naszej stronie, jest forum, prawda? Widzę, że się zgadzamy, prawda? I jeżeli ktoś na nie zagląda regularnie, to gratuluję cierpliwości przede wszystkim, ponieważ spełniało bardzo dobrze swoją funkcję na samym początku, kiedy nikt się nie znał, kiedy to wszystko było świeże, kiedy nie mieliśmy nic praktycznie, prawda? Teraz już nie do końca spełnia swoją funkcję i jeżeli ktoś ostatnio był na forum i patrzył na sekcję aktywizmu, to widzi, że troszeczkę, prawda, kurzy się i leży odłogiem. Natomiast reszta forum też nie do końca spełnia swoje zadania, prawda? Kwestia metody naukowej czy jakiegoś rzetelnego badania, prawda, jest kwestią nie było. Tu były trole, tak czy ten. Dokładnie. Także, jaki jest pomysł, żeby to zrobić? Znowu, jest to pomysł niekoniecznie, nie do końca mój, tylko zaczerpnięty z Włoch i z Danii, gdzie postawili na dosyć drastyczne i takie ostre działania, które się opłaciły. Ja na razie na wstępie, prawda, nie chciałbym stosować terapii szokowej, coś bardziej takiego strawialnego może dla nas. Oni zrobili tak, wykosili całe forum, nie ma forum w ogóle. Ja proponuję zrobić coś takiego, żeby stworzyć dwa oddzielne fora. Jedno dotyczące aktywizmu, a drugie dotyczące dyskusji. I to dotyczące dyskusji będzie wyglądało mniej więcej tak, jak to, co mamy teraz, ale z tą różnicą, że nie będzie na pierwszej stronie w żaden sposób promowane. Nie będzie do niego odnośnika nigdzie na pierwszej stronie. Będzie gdzieś ukryte, tak żeby ten, kto już siedzi w ruchu Zeitgeist, wie, gdzie może sobie wejść i sobie pogadać z resztą ruchu Zeitgeist. Dodatkowo będzie wielkimi napisami tekst wpisany, opinie i punkty widzenia wyrażone na tym forum nie odzwierciedlają idei na przykład ruchu Zeitgeist, prawda? Ponieważ różne osoby tam wchodzą, różne poglądy prezentują i niekoniecznie to się zgadza z tym, co chcemy powiedzieć. A jak teraz mamy to na pierwszej stronie i ktoś kliknie najnowszy post, nie wiem... Tak, jakiej muzyki słuchać, prawda? I jest wpisane coś tam, coś tam. Nie wygląda to dla nas dobrze. Tym forum, które będzie na pierwszej stronie promowane i będą do niego odnosiki, to będzie forum aktywizmu, czyli forum dotyczące tylko i wyłącznie konkretnych działań, konkretnych projektów. I tego typu forum będzie zorganizowane wokół istniejących grup zadaniowych. Czyli każda, to jest to, o czym wcześniej mówiłem, każda z grup zadaniowych będzie miała swoją sekcję na forum, w której będzie działać, żeby miała dobre narzędzie do komunikacji i umieszczania swoich materiałów, projektów oraz żeby była w kupie, że tak powiem brzydko, z całą resztą grup. Do tej pory mieliśmy te podstrony grup, które w żaden sposób nie są ze sobą połączone, mają bardzo uproszczoną wersję forum, przez co ani to nie było dobre narzędzie do organizacji, ani ludzie się ze sobą nie wymieniali i przypadkowe podstronne osoby, które mogłyby coś wnieść ciekawego, nawet nie wiedziało o istnieniu takiej grupy. Dlatego będzie, ja to widzę w taki sposób jak tutaj na razie, to jest do ugadania. Na przykład grupa medialna. Mamy grupę medialną, to jest, w ogóle to jest forum jakieś darmowe, które stworzyłem na szybko, żeby po prostu pokazać. Także to nie sugerujcie się rozłożeniem tego w przestrzeni. I mamy tak, organizacja pracy grupy medialnej. Prawda? Czyli tutaj mamy opisane, co to jest i mamy tak, metodologię działań, harmonogram spotkań, archiwum spotkań, sugestie i pomysły. To jest na samej górze. Osoba zainteresowana taką grupą wchodzi i od razu wie, jak działają, kiedy się spotykają, kiedy można się w ogóle w jakiś sposób z nimi skontaktować. Może sobie posłuchać o tym, co się działo na poprzednich spotkaniach, bo uważam, że nie posiadanie żadnego raportu pisanego lub w formie audio ze spotkań jest w dużej mierze stratą czasu na tych spotkaniach, bo to umyka, gdzieś tam potem się o tym zapomina, nie można do tego wrócić, prawda? No i sugestie i pomysły, każdy może wrzucić swoje sugestie do działania tej grupy. To jest jedyne miejsce, gdzie
nie będzie konkretnego może działania, prawda? Ale też będzie silnie moderowane, żeby się to nie przeradzało w jakieś tam dyskusje. Potem mamy multimedia. Większość grup, o których ja będę chciał opowiadać, ma taki profil działania, że albo potrzebuje multimediów, albo produkuje multimedia. I tutaj, mimo że one gdzieś będą na stronie pod jakimś guzikiem, zbiorczo, to w tej części forum będą konkretne odnośniki, czyli tak, interesuję się grupą medialną, potrzebuję czegoś tam, klikam na forum, na przykład filmik promo TZM Polska i to mnie odnosi do innej części na naszej stronie, gdzie te filmiki wszystkie są, ale nie muszę przez nie się przekopywać i szukać, prawda? Nie jest to jakoś super strasznie skomplikowane, żeby na forum coś takiego było, a bardzo ułatwia znajdowanie tych wszystkich materiałów. Następnie projekty, czyli ta, tutaj można w sumie by zamienić, projekty mogą być na górze, multimedia na dole, wszystko jedno. Projekty, czyli to jest to miejsce, gdzie już widać dokładne, konkretne działania danej grupy, czyli wiem, że chcę się zająć grupą medialną, czytam sobie, jak oni pracują, kiedy się spotykają i od razu widzę, w co mogę się włączyć, prawda? I od razu nie trzeba tego nigdzie szukać po jakichś podstronach, po tych. Na głównej stronie, na forum jest wszystko opisane dla każdej grupy. Dzięki temu nie trzeba w ogóle się angażować w jakieś tam przeszukiwanie tej naszej strony. Wszystko jest na ławie, kawa na ławę, prawda? I teraz, a na samym końcu archiwum projektów, to co mówiłem, zawsze ewaluacja i podsumowanie każdego projektu, żeby można było do tego się cofnąć. Czyli mamy forum poświęcone dyskusjom, gdzie można sobie dowoli na każdy temat jakiś tam dyskutować. Mamy forum i część strony poświęconą działaniu, czyli aktywizmowi. Pozostaje nam trzeci element, który nasze forum obecne nieudolnie próbowało jakoś tam zaradzić, czyli baza wiedzy. To, czego nam strasznie, strasznie brakuje teraz, czyli naprawdę dobre źródło rzetelnej wiedzy na tematy, które są powiązane z tym, co robimy, luźniej lub bardziej. I znowu, na bazie tego, co zostało stworzone we Włoszech i ECO, tak przy okazji, którego kilka osób z nas zna, zasugerował bardzo fajnie, że Włosi mają swoją Wikipedię. Właśnie, miałem kliknąć. Wiki. Możemy się połączyć z ich bazą i na przykład też, jeżeli ktoś na włoski włączy się, to pomoże tłumaczyć. Oraz ogólnie możemy tworzyć nasz własny moduł wiki. Co to jest moduł wiki? Każdy z nas pewnie wie, co to jest Wikipedia. Więc wyobraźcie sobie naszą własną wiki, niezależną od Wikipedii, chociaż posiadającą na przykład część artykułów wspólnych, prawda, ściągniętych od nich. I co jest ciekawe, dlaczego wiki jest dobrym narzędziem do tworzenia bazy danych? Ponieważ każdy z nas zna Wikipedię. Większość osób w społeczeństwie uważa Wikipedię za jak nie pierwsze, to drugie źródło informacji, przez co ma jakiś respekt, ma jakieś poważanie i stworzenie modułu wiki na naszej stronie też będzie naturalnie wzbudzało jakoś tam zaufanie do tego, co tam jest napisane, prawda? Nawet podświadomie. Druga sprawa to jest to, że nie ma na Wikipedii władz jako takich. I na naszej wiki też by nie było. Czyli byłoby coś na zasadzie, każdy zarejestrowany użytkownik forum ma możliwość dodania i edycji artykułów, które są na naszej stronie wiki, prawda? A co oczywiście sprowadza się do pewnego ważnego pytania. Czy nie zostaniemy zaatakowani przez bandę strasznych, siejących śmierć troli, prawda? A odpowiedź jest jedna i prosta. Wikipedia działa już od szeregu lat na takiej samej zasadzie. We Włoszech mają Wikipedię, wiki, przepraszam, i działa to też na takiej zasadzie. I do tej pory nic takiego się jeszcze strasznego nie działo, ponieważ każdy użytkownik może coś napsuć i nabroić. Tutaj no, prawie ich nie widać, ale to są trolle w ogóle. Ale też każdy użytkownik może nadzorować i bronić tego, co tam już jest, żeby te trolle się tam nie panoszyły.
Jak to się robi? Bardzo prosto. Będziemy o tym kiedy indziej myślę mówić dokładnie, ale Wikipedia jest naprawdę banalna pod względem opiekowania się artykułami i treścią, dodawania artykułów i treści, moderowania ich i tak dalej. Każdy użytkownik, nie musi być żadnym moderatorem ani redaktorem, może nadzorować to i jeżeli zobaczy jakiś problem, zgłosić to albo samemu poprawić. Dążymy do sytuacji, w której tworzymy takie środowiska typu open source, czyli bez konkretnej władzy, bez konkretnego nadzoru kogoś z góry, tylko sytuacja, w której wszyscy użytkownicy czują się odpowiedzialni za rozbudowywanie tego i dbanie o to. Teraz mamy do tego tylko i wyłącznie forum, czyli ktoś wchodzi, wrzuci jakiś filmik albo jakiś tekst i to gdzieś po jakimś czasie się kurzy, prawda, zostaje zawalone innymi elementami. W module Wiki możemy zacząć od tego, że go zainstalujemy na naszej stronie, skopiujemy wszystkie artykuły, które nas interesują z Wikipedii polskiej, dostosujemy je, rozbudujemy je na naszej stronie, a potem nawet możemy oddawać je do Wikipedii, prawda, i przy okazji się włączyć w tamto. Także to może spokojnie działać. Teraz, przedostatnia rzecz, o której chciałbym porozmawiać, to jest komunikacja. Nie wiem jak wy, ale uważam, że nasza komunikacja jest na obecnym etapie, szczególnie po wakacjach, rzeczą, która praktycznie nie istnieje. Nie mamy rozwiązanych sposobów na komunikację, nie mamy znajomości narzędzi, które mogą posłużyć w komunikacji, nie mamy wyrobionej jakiejś takiej rutyny związanej z komunikacją. Przede wszystkim komunikacja jest, wiemy dlaczego jest potrzebna. Jakie narzędzia są przydatne w polepszaniu poziomu komunikacji? Jest takie bardzo fajne narzędzie, taka fajna aplikacja zwana światem rzeczywistym. W świecie rzeczywistym jest dużo fajnych modułów i narzędzi, które możemy wykorzystać. Na przykład spotkania lokalne, zloty kwartalne i spotkania rekreacyjne. Czyli idziemy i widzimy się twarzą w twarz, tak jak my teraz, z innym człowiekiem i innymi człowiekami, prawda? A to, jak ja bym to widział, jeżeli chodzi o spotkania lokalne, mogę wam tylko szybko powiedzieć, czyli spotkania w danym mieście, w danym, nie wiem, regionie, jeżeli jest to możliwe, prawda, w województwie, ale głównie mówię o spotkaniach w danym mieście. To ja bym to powiedział tak, raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie, zależy od tego, jak bardzo czasowi są ludzie, powinny być spotkania organizacyjno-robocze, nazwijmy to, dla tej grupy, żeby się sama jakoś tam organizowała. Natomiast raz w miesiącu powinny być spotkania nastawione na tak zwanych nowych. Czyli raz w miesiącu jest to trąbione na całej stronie, że jeżeli jesteś nowy, możesz się skontaktować i przyjść na takie spotkanie. Tobie będzie poświęcona cała uwaga. Teraz czasami to jest tak, że przyjdzie nowa osoba, a my robimy już coś konkretnego i ta osoba się czuje tak trochę z boku, nie wie w sumie co my robimy, a nikt jej tego nie wytłumaczy. Zloty kwartalne, jak już tutaj zaczęliśmy dobrą tradycję, prawda, w Łodzi, powinny być jak najbardziej kontynuowane, bo tego typu okazja naprawdę pcha ten cały ruch do przodu o bardzo duże odległości. I oczywiście spotkania rekreacyjne, czyli spotykamy się i nie ma konkretnego zadania do wykonania, poza tym, żeby się fajnie bawić i tworzyć grupę, prawda? A budowanie grupy jest tak samo ważne, jak tworzenie sieci, struktury i metodologii działania. Kolejnym fajnym programem, który pomaga, który mam nadzieję, że większość z nas zna, jest TeamSpeak. TeamSpeak jest to narzędzie stworzone dla graczy, żeby zabijając, prawda, Niemców, terrorystów, mogli się lepiej komunikować zamiast pisać. My w ruchu Zeitgeist wykorzystujemy to do komunikacji czy konferencji głosowych. Jednak TeamSpeak ma tę taką wadę, że się nie widać. Dlatego proponowałbym dokoptować do regularnego używania TeamSpeaka na potrzeby naszego ruchu, co się nazywa Big Blue Button.
Jest to open source'owy system czy platforma, która pozwala na stworzenie takiego miejsca spotkań w internecie, gdzie każdy, kto ma kamerkę, pojawi się w małym swoim okienku, także jak jest nawet 12 osób, widać każdą osobę w okienku, widzimy jak reagują, że nie wiem, dłubią sobie w nosie, prawda, że jedzą kanapkę, przez co są bardziej ludzcy dla nas, a dodatkowo jest opcja czatu i jest opcja współdzielenia jakiegoś tam dokumentu, że jedna osoba, która wgrała ten dokument, jest koordynatorem takiego spotkania, ma coś takiego, wszyscy to widzą na swoim ekranie i też lata kursor tej osoby i pokazuje. Teraz mówimy o tym i o tym. Jeżeli nie mamy takiej opcji, każdy musi się domyślać. Popatrzcie teraz górny prawy róg, prawda, koło tego takiego zawijasa, tam jest coś tam, coś tam. Każdy ma swoje inne wyobrażenie tego. Big Blue Button w połączeniu z TeamSpeakiem sprawdził się w Słowenii. Oni każde większe spotkanie, które mają de facto w tym swoim centrum, przepuszczają też przez Big Blue Button i TeamSpeak, także nawet jeżeli spotkanie jest w Bratysławie i kilka osób tam uczestniczy, to także w całej Słowenii ludzie z Zeitgeista mogą w tym spotkaniu uczestniczyć, zobaczyć ich i być zobaczeni przez nich. Przez co te spotkania lokalne nabierają takiego globalnego charakteru. Oczywiście poza, to jest tylko kilka narzędzi, jest jeszcze ich więcej, ale nie chcę o tych za bardzo mówić. Myślę, że spotkania na TeamSpeaku powinny dotyczyć przede wszystkim ogólnych, nie wiem, raz w miesiącu na przykład spotkań takich globalnych ruchu, gdzie muszą przede wszystkim być, brać udział koordynatorzy. To, co już mówiłem, koordynator jest komunikatorem między swoją grupą a resztą świata TZM-owego. Niekoniecznie muszą wszyscy z grupy uczestniczyć, fajnie by było, ale koordynator jest tą osobą, która zawsze tam musi być, zdać, że tak powiem, raport z tego, co on robi w swojej grupie z ludźmi i dowiedzieć się, co robią inni, żeby przekazać to swojej grupie. Musimy tworzyć takie sieci, w których nie robi się więcej niż jest to tak naprawdę potrzebne, dzięki czemu ma się czas na zajęcie się innymi projektami. Dodatkowo każda grupa, wydaje mi się, że jest rozwalona po całej Polsce, powinna też używać TeamSpeaka i Big Blue Button do swoich spotkań organizacyjnych. A z takich jeszcze tylko narzędzi, które obecnie jako tako działają, ale myślę, że zupełnie nie wykorzystujemy tego potencjału, jest Facebook. Nam nie jest on potrzebny do organizacji, mamy swoje narzędzia, ale jest to, no, Facebook to jest ten tak zwany drugi internet, prawda? Obecnie to jest już pierwszy internet, gdzie wszyscy wchodzą, gdzie można naprawdę mnóstwo osób zarazić swoimi jakimiś tam pomysłami albo poinformować o swoich pomysłach, dlatego strona facebookowa nasza powinna kwitnąć życiem i po prostu być cały czas aktualizowana, cały czas powinna być tam informacja o temat wszystkich naszych spotkań. Na sam koniec coś, co będzie tematem przyszłej, znaczy następnej prezentacji, czyli grupy. A teraz tylko powiem troszeczkę o tym, jak ja w ogóle widzę kwestię grup, to co już wcześniej tłumaczyłem w wstępie. Grupy działają w sieci, jest to jeden wielki system, który jest ze sobą połączony i każda grupa, mimo że ma zupełnie inny profil działania od reszty, ma dużo wspólnego z całą tą resztą, dlatego jeżeli nie ma sieci prawdziwej połączeń, wtedy, jeżeli na przykład jedna grupa ma jakiś problem, prawda, to bardzo szybko się to przekłada na zawalenie się systemu całej organizacji ruchu Zeitgeist, zaczynają się problemy, bo na przykład grupa grafika i design się, nie wiem, rozwiązała, pokłócili się i nie działa i cała reszta grup nie ma już nowych materiałów promocyjnych na swoje wydarzenia, nie ma, nie wiem, strona zaczyna być już troszeczkę przestarzała i nie ma kto jej odświeżyć pod względem graficznym i tak dalej, prawda? Jedna grupa, jeżeli zaczyna nie funkcjonować, przekłada się to na problemy całego tak naprawdę systemu. I wtedy właśnie wraca ta rola koordynatora, który jest tym komunikatorem, prawda? On łączy te wszystkie grupy ze sobą, pozwalając wszystkim ludziom bez wielkiego wkładu czasowego i energii wiedzieć, co się dzieje w całej reszcie grupy. Dlatego między innymi koordynatorami powinny być osoby, które a są bardzo zmotywowane, a po drugie b mają trochę więcej może czasu, prawda? Jeżeli ktoś nie ma takiego czasu, mimo że jest bardzo zmotywowany,
nie powinien się chyba pchać na koordynatora, ponieważ wtedy zawiedzie swoją grupę i całą resztę grup, prawda? Także podsumowując to wszystko, brzmi to może bardzo skomplikowanie, prawda, i trudne do zaimplementowania, jednak jest taka pewna ważna kwestia. Wszyscy siedzimy w tym razem. Nie wiem, czy cokolwiek widać. O, nie widać. Taki fajny ten. Tu są myszy, które są z 5 mysz, które zginęły pod pułapką na myszy do jednego sera. Jest napisane teamwork. Share victories, share defeat. Czyli spółdzielmy sukcesy i spółdzielmy klęski. Jesteśmy jedną grupą. Czy tego chcemy, czy nie? Bo nawet jeżeli ktoś się nie identyfikuje z ruchem Zeitgeist jako takim, to i tak siedzimy na tej samej kulce, która mknie gdzieś tam przez kosmos. Dlatego w ostatecznym rozrachunku będzie ten nasz los wspólny. Dlatego, że mimo, że czasu nam troszeczkę zaczyna ubywać, prawda? Sytuacja globalna zaczyna przyspieszać, wiemy, że jest to trochę już mocno zaawansowane, dlatego fajnie by było, jakbyśmy potraktowali to wszystko bardzo poważnie i żeby ten nasz cały wspólny los był losem pozytywnym. No i to z tej prezentacji to tyle.